Witam! Kochani, powiem wam tak, że powiem wam, jak się czuję. Powiem wam, że wczoraj przeżyłem spotkanie duchowe dosłownie. Czyli, że muzyka może być też działaniem Boga, wiecie? Wrażenia muzyczne, podobnie jak malarstwo, można po prostu poczuć siłę Boga. Ja się tak wczoraj wzmocniłem, słuchajcie, słuchając gry na gitarze jednego gościa, że przeżyłem tak zwany orgazm duchowy. I słuchajcie, i dzisiaj też jestem bardzo wdzięczny, bo byłem na rocznicy jednej z młodszych grup, 34 lata, i ja trochę dłużej jestem w tej wspólnocie, ale wiele osób powiedziało parę dobrych słów o mnie i jestem za to wdzięczny. Jakoś tak się poczułem dobrze i chciałem wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że też jest ta nasza grupa, że nie wiem, czy będzie istniała tak też tak jak ta, co dzisiaj byłem na rocznicy, 34 lata, ale trzecią rocznicę już obchodziliśmy w Warszawie, także jest to olbrzymi sukces. I co, i pamiętajcie, pomagajmy sobie na tej grupie. Jak ktoś pisze, że chciałby, żeby ktoś do niego zadzwonił, to ja, mi się wydaje, że wszyscy dzwonią tak samo jak i ja. Obojętnie, czy ktoś jest pijany, czy trzeźwy, po prostu trzeba dzwonić, nie? Kiedyś to, powiem wam, było to raczej niespotykane, nie? Żeby do kogoś dzwonić. Ale teraz się już dzwoni, nie? Teraz jest to normalne. Ktoś potrzebuje pomocy, to się dzwoni. Także, kochani, dojeżdżam do domu i się bardzo cieszę, że się nagrywacie, że komuś to pomaga i mnie też to pomaga. Powiem wam tak, że nieraz to ten meeting, nagranie się na tym meetingu jest dla mnie czymś tak ważnym, że jest to, bo na przykład wykonać do kogoś telefon i zadzwonić, to jest mi trudno, no nie? Natomiast nagrać się na tym meetingu jest o wiele łatwiej. I tak samo dzisiaj, była ta rocznica, to ja zawsze, jak jest rocznica, to ja mówię o służbach, o ludziach, dzięki którym grupa istnieje, tak jak tutaj, to są ludzie administratorzy i ci, co prowadzą meeting, zadają, dbają o to, żebyście codziennie mieli te pytania. Szkoda tylko, że ci ludzie się nie nagrywają sami, tylko zadają pytania, a sami się nie nagrywają. No ale wydaje mi się, że to się wszystko kiedyś wyjaśni. Dobra, mam tu miejsce do parkowania. Próbuję zaparkować. Za mało miejsca dla mnie.
Pozdrawiam wszystkich gorąco. O, tu mam jest, ale dobra. Już pojadę na oko. Pani, powiem wam jeszcze tak, że ja często nie mam takiej siły do życia. Szukam po prostu jej, nie? I wtedy jest mi bardzo potrzebny taki cud, tak jak to właśnie wczoraj miałem na tym koncercie, kiedy no dosłownie wyrwało mnie, no nie? Nabrałem chęci do życia. Dobra, kończę, bo już teraz coś chyba znajdę miejsce. Pozdrawiam, cześć.